Słuchaj, taka podstawa, podstawowa podstawa, podstaw w życiu takim, żeby się modlić. To jest bardzo ważna sprawa. Dzięki temu, jeżeli to zrozumiesz, ty zawsze wszędzie możesz się modlić. Oczywiście najlepiej modlić się i dobrze w kościele, i w tym miejscu, ale to jest bardzo ważna sprawa. O co chodzi? O to, że Bóg z zasębami anielskimi jest w nas, jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcających. I o tym sobie porozmawiamy na kanale Śladami Ojca Pio. Salve Maria. Piękny miesiąc czerwiec, miesiąc serca Jezusowego. Wciąż wysyłamy tą książeczkę. Wielu was już zamówiło. To jest piękna. Parę tysięcy jej książeczek poszło w Polskę. Odwagi, nie upadaj na duchu. 135 rad Ojca Pio. Jak wygrać niebo, jak wygrać życie i zdobyć niebo. Link jest w opisie. Jak zrobić taką książeczkę, bo wysyłamy ją do wszystkich podopiecznych Ojca Pio, więc weź pod opiekę Ojca Pio, za Ciebie wtedy będzie co tydzień msza święta odprawiona o łaski za wstawiennictwem Ojca Pio, a więc rozczuje to ponad 50 mszy świętych w Twoich intencjach, dla Twoich bliskich i też pomagasz innym prowadzić drogami sprawiedliwości. No i patrzcie, piękna sprawa, bo Ojciec Pio mówi tak, przede wszystkim, to jest bardzo ważne, że trzeba sobie postawić pewne fundamenty. To jest bardzo ważna prawda takiego życia duchowego, życia łaską, życia Bogiem, życia modlitwy. I z tego też się rodzi później takie życie, pragnienie życia też poświęceniu Bogu, pragnienie znoszenia cierpienia, pragnienie akceptowania różnych rzeczy w naszym życiu. I takiego życia zgodnego z zasadami wiary. Bo co Ojciec Pio mówi? Przede wszystkim dbaj o to, by zawsze stać w obecności Boga. I ciekawe, że Ojciec Pio tu wyraźnie mówi, to nie jest takie, słuchaj, to jest takie łatwe, to jest takie proste. Wystarczy sobie, a to jest taki trik. O tak o się robi, patrz, o tak o, już jest trik i działa. To nie jest tak, to nie jest taki trik. Ojciec Pio mówi właśnie, dbaj o to. Trzeba o to dbać, trzeba o to tak jak porządek w pokoju. Jeżeli nie mamy, nie dbamy o to, będzie bałagan. Będzie bałagan. Jeżeli nie pościelę łóżka, będzie bałagan. Trzeba dbać o czystość, trzeba dbać o takie rzeczy. Ojciec Pio nam to dzisiaj pokazuje. Trzeba dbać przede wszystkim o tą dar obecności Bożej. Pamiętaj o tej obecności Boga, by zawsze stać w obecności Boga. Ojciec Pio wręcz tak mówi. Ciekawe. A więc dbaj o to, by zawsze stać w obecności Boga. Żeby być przy Bogu, przed Bogiem. Można iść drogą Maryi jeszcze lepiej. Przed Maryją być zawsze, z Maryją. I w Maryi wszystko ofiarować. To jest wtedy takie czułe nabożeństwo. Takie prawdziwe, takie słodkie nabożeństwo. Bo zawsze jesteśmy obok Boga, od Matki Bożej, obok Ojca Pio. Ojcze Pio, jesteś z nami. Bo co ci sobie dalej mówi? Dlatego pamiętaj, że Bóg Najwyższy jest wraz z zastępami niebiańskimi realnie obecny w Twojej duszy. I widzisz, ta pamięć o tym, że Bóg jest z aniołami, ze wszystkimi świętymi, przez łaskę w nas, jest w naszej duszy. Bóg jest w nas. I może ona przemienić takie życie w obcowaniu z Nim, w takiej bliskości. Może sprawiać, że się przemieniasz się w Chrystusa, przemieniasz się w Maryję. Naprawdę, bo idziemy tą drogą Maryi. Idziemy tą drogą przez Maryję do Jezusa. I widzisz, to jest piękne, bo to często my co mamy? Zabiegani jesteśmy. I możesz powiedzieć, nie mam czasu na modlitwę. Wejdź we wnętrze swojej duszy. Skup się na Bogu. Nie skupiaj się na tym, co jest wokół. Nie skupiaj się, nie wiem, na technikach oddechowych czy na czymś. Skup się na Bogu. Bóg jest obok Ciebie i ten głos Boży przemawia do Ciebie codziennie. Możesz, tylko trzeba się w ciszy wsłuchać ten głos. W każdym rzeczy. Ojciec Pio o to mówi, dbaj o to i niech Ci to pomoże, w tym ta pamięć o tym, że Bóg jest zastępami niebieskimi przez łaskę. I ten dar łaski jest znacznie większym darem. Jest tym znacznie cenniejszym niż wszyscy aniołowie w niebie i święci. To jest tak cenny dar tej łaski Bożej. Oczywiście, że jesteśmy w łasce uświęcającej. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie jesteśmy, biegnijmy do spowiedzi. To jest jedna z najważniejszych spraw. I co jest dalej ważne? Nawet jeżeli zgrzeszysz, to wciąż Bóg Cię potrzebuje w swoim istnieniu. Daj Ci ten czas. Trzeba go dobrze wykorzystać. Podążamy tej śladami Ojca Pio, staramy się. Codziennie staty mam ciężej, żeby tutaj nagrywać, więc proszę Was o taką modlitwę. O łaskę zdrowia dla mojej mamy. Ona ma takie trochę
trudności, nie będę tam wchodził w szczegóły, ale proszę Was o taką modlitwę za moją mamę, aby ją Ojciec Pił miał w swojej opiece i Matka Boża. Tak na razie powiem. Przyda się na pewno modlitwa. Bardzo Was proszę, bo to też pomoże mi dalej to nagrywać, żeby na pewno łatwiej będzie. A jak nie, no to trzeba zaakceptować ten krzyż i iść dalej. Tyle Was proszę i pomagajcie temu kanałowi, pomagaj innym poznać Ojca Pio. Link jest w opisie, jak zostać podopiecznym Ojca Pio, wejść w taką opiekę Ojca Pio. Samaria. Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e